Witam serdecznie w 89. odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi z mojej kolekcji. Przed nami płyta przeciekawa. Otóż dwóch muzyków grupy The Purple, wokalista Ian Gillan i basista Roger Glower, postanowili nagrać wspólną płytę, którą zatytułowali Accidentally on Purpose. Tak ona wygląda. Dwóch czołowych członków grupy The Purple wypuszcza album solowy, można powiedzieć. Numer katalogowy 208-737-630. Moi drodzy, no jak na członków grupy The Purple przystało, jest tutaj kawał dobrego, solidnego, rockowego grania. Co by nie mówić, dwóch gigantów muzyki rockowej, światowej muzyki rockowej. Na płycie znajdziemy takie utwory jak Clouds and Rain czy Evil Eye. Wszystkie kompozycje zawarte na tej płycie są autorstwa Iana Gillana i Rogera Glowera. Można powiedzieć absolutnie, że jest to dzieło wspólne basisty, a jednocześnie producenta płyt Deep Purple i wokalisty Iana Gillana, oczywiście grupy The Purple. Płytę wydało Virgin, wydała firma Virgin na tak zwanej dziesiątce. 10 Virgin. Taki label. Na tym labelu wychodziły również w latach 80. płyty Garego Moore'a. Płyta ukazała się w roku 1987, czyli notabene po drugiej płycie, po powrocie, po płycie House of Blue Light grupy Deep Purple, w każdym bądź razie w tym samym roku. Bardzo dobry album, który stanowi bardzo dobre uzupełnienie dyskografii Deep Purple, dlatego że ja zawsze mówię, że oni mieli jeszcze dwa źródła, skąd pozyskiwali chociażby muzyków. Była to grupa Rainbow, którą założył Richie Blackmore, a z drugiej strony była grupa Whitesnake. W Whitesnake udzielali się chociażby właśnie Roger Glower czy John Lord. Natomiast jeżeli chodzi o Rainbow, stamtąd właśnie pochodzi obecny klawiszowiec grupy Deep Purple, który zastąpił zmarłego w 2016 roku Johna Lorda. Jest to klawiszowiec, który się nazywa, mój Boże, i zapomniałem tak wielkiego nazwiska, Don Airlie. Nie wiem, co ja mam, że ja mam chwilowe jakieś takie zaćmienie i nagle potem się to przypomina. To dobrze, że to się przypomina w trakcie odcinka. Przeciekawe uzupełnienie dyskografii legendy rocka.